Manobrek.pl TV, kolejny gość. Ej, ja ba 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 ba. Mówi DJ Dziadzio rozśroconych płyt selektor. Jedziemy cały czas z tym gównem. Jestem na backstage'u w twierdzy Bojen w Giżycku. Po raz 76 od 76 roku. Cały czas. Szpadelin, bawelin, all day, every day. Let's go. Powiedz mi, jakie problemy napotkały Ciebie przy odzyskaniu materiału płyty Drewnianej Mapy Rock? Jakie problemy? Nie żadnych problemów, normalnie wszystko w porządku. Mamy płytę Drewnianej Mapy Rock w ciągłej sprzedaży u nas na www.szpadyzor.com, www.elpolaco.com and shit. I dongoralesco.pl, let's go. Facebook.com, łamana przez DJ Dziadzior, ok? YouTube.com, łamana przez DJ Dziadzior. Ja mam. Okej, okay. Powiedz mi o twoich trzech nadchodzących płytach. Twoja solówka, płyta z Focusem i płyta z Marianem. Czy możesz nam zdradzić szczegóły, która wyjdzie pierwsza? Zupełnie pomieszało się tutaj coś w tych pytaniach. Ja wydaję moją solową płytę na jesień. Teraz nazywa się projekt Jeden z Życia Moment i urywa głowy smoką, kurwa, diplodoką. Nagrywam płytę wirtualnie zupełnie z Focusem. Nagraliśmy, mieliśmy sesję wspólną. Focus jest teraz mocno zapracowany przy swoich projektach, ja przy moich tak samo i w związku z tym przyjdzie nam chyba z bólem serca przenieść to gdzieś później. Natomiast wiesz, na pewno rozpierdolimy kurwa ludziom berety. Bang! Okej? Okay? Z Marianem natomiast nie robię żadnej płyty, wiesz co, nic mi o tym nie wiadomo. Robię inny projekt, zupełnie taki kurwa ambientowy, ale o tym może później. Okej, okay, a co z mixtape'em z Mateo? Mateo w tej chwili jest w Londynie, rozpierdala ludziom mózgi, wbija pokładełko kurwa w potylicę z kurwy synom. Okej, okay, a powiedz mi, jak się rozpoczęła twoja współpraca z Kulopem? Nie wiadomo, nikt nie pamięta tego. To jest absolutne szalone gówno. Okej, okay, powiedz mi, a do której płyty masz największy sentyment? Do mojej najnowszej płyty, projekt Jeden z Życia Moment. Wszystkie pozostałe płyty moje i wszystkie inne śmierdzą, wysodzi. To gówno jest kurwa gorące, wysodzi. Projekt Jeden z Życia Moment to jest toster, to jest definicja rapu, jestem mesjaszem rapu, bang! Okej, okay. Kiedy wyjdzie płyta Mielskiego? We wrześniu. Mielski jest tutaj z nami dzisiaj na koncercie. Jest już gotowych kilka teledysków. Cały czas chłopaki napierdalają na grubo. We wrześniu jest premiera albumu. Myślę, że sporo namiesza w polskiej rap grze i urwie ludziom kurwa stary głowy. Come on. Okay. Planujesz jakąś trasę Szpadyzor Records tu? Cały czas. Dokładnie, sprawdźcie kto tu jest z nami. Marian Wielkopolski, the motherfucking homie. Okej, okay, jak było na wyspach? Super, super, wiesz co. Pojechaliśmy tam na zaproszenie jakby ludzi, którzy na emigracji przebywają już kilka lat, także są osadzeni już w tych realiach. Byłem 68 raz na wyspach, także wiesz, to się bardziej, coraz bardziej profesjonalnie kręci. Bardzo miło zostałem podjęty, wiesz, także bardzo dziękuję za gościnę. Na pewno znowuż przyjadę już wczesną jesienią, znowuż będę na wyspach. Słyszałem, że nowe inicjatywy się tworzą, że ludzie robią grime, że wiesz, jest cały czas napierdalanie kurwa non stop, wiesz co, nie? My chcemy nieść kurwa kaganek miłości i pokoju poprzez rap grę na nowy level, let's go. A nie jest tak, że na emigracji grając jest zupełnie inna publika niż tutaj w kraju? Jest zupełnie inna, bo są zupełnie inni ludzie. A gdzie ci się lepiej gra? Ja lubię grać, wszędzie gram, wiesz co, nie? Cały czas napierdalam, come on. Dobra, dzięki, ostatnie słowo. Róbcie dzieci, róbcie hajs, bądźcie mili dla sąsiadów. Bye, 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 bye. Okej, okay, dzięki za wywiad. Piona. Big up, bang, bada, bang, bang, bang. You know what I'm saying? Break that PL, let's go.